Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o czarnej dziurze, która nie istnieje, planetach wokół pulsarów oraz pomocnym bocznym świetle. W jednym z poprzednich odcinków mogliście usłyszeć o odkryciu najbliższej czarnej dziury, która miała znajdować się w układzie HD 6819, odległym o 1000 lat świetnych od nas. Lecz według najnowszych obserwacji ta czarna dziura nie istnieje. Początkowo sądzono, że układ ten składa się z czarnej dziury i gwiazdy krążących wokół siebie w tempie 40 dni oraz dodatkowej gwiazdy krążącej wokół tych dwóch obiektów z o wiele dłuższym okresem obiegu. Lecz według naukowców z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, czarna dziura nie jest potrzebna do wyjaśnienia nietypowego światła pochodzącego z tego układu. Według nich układ ten składa się z dwóch gwiazd krążących wokół siebie w tempie 40 dni, z czego z jednej gwiazdy niedawno zerwane zostały zewnętrzne warstwy przez drugą gwiazdę. Tego typu scenariusze zdarzają się dość często w układach podwójnych, lecz samo ich zauważenie nie należy do łatwych, gdyż takie gwiazdy pozostają w obecnych formach przez krótką chwilę. Aby ostatecznie stwierdzić, który scenariusz ma miejsce, oba zespoły połączyły siły i przy pomocy obserwacji wykonanych przez teleskop VLT oraz VLTI zbadały jeszcze raz ten układ. Ostatecznie stwierdzono, że układ ten nie zawiera czarnej dziury i składa się z dwóch gwiazd, w którym z jednej została ściągnięta część materii. Okazuje się, że nie tylko ten układ podwójnych gwiazd jest niezwykły. Również układ planetarny wokół pulsara PSR B1257+12 okazuje się być czymś wyjątkowym. Grupa astronomów z Uniwersytetu Manchesterskiego chciała sprawdzić, jak często wokół pulsarów występują planety pozasłoneczne. W tym celu obserwowali oni 800 pulsarów w poszukiwaniu niewielkich różnic w ich częstotliwości. Pulsary są to pozostałości po śmierci masywnych gwiazd. Z ich biegunów emitowane jest silne promieniowanie radiowe. Jednocześnie pulsary bardzo szybko obracają się wokół własnej osi z tempem nawet kilkusetek obrotów w ciągu sekundy. Gdy wiązka promieniowania pulsara skierowana jest na Ziemię, możemy obserwować milisekundowe błyski radiowe o niezwykle dużej dokładności. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od normalnej częstotliwości pulsara mogą wskazywać na pochodzenie planety czy innych ciał niebieskich znajdujących się w jego pobliżu. Niestety, ogranicza nas dokładność takich pomiarów czasu. Przez co im większa planeta, tym łatwiej ją wykryć, gdyż bardziej ona zaburza normalny rytm pulsara. Co ciekawe, pierwsze w historii odkryte planety zostały wykryte właśnie wokół pulsara. Konkretniej wokół pulsara PSR B1257+12. Początkowo odkryte zostały dwie planety, jedna o masie 4,3 masy Ziemi, druga o masie 3,9 masy Ziemi. Później odkryto również planetę o masie 0,02 masy Ziemi. Jest to do tej pory najmniej masywna planeta pozasłoneczna, jaką udało się odkryć. W przypadku badanych 800 pulsarów, astronomowie są zgodni, że dla 2/3 z nich istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że posiadają planetę o masie od 2 do 8 mas Ziemi. Małe planety o masie mniejszej niż 0,02 masy Ziemi byłyby niewykrywalne przy zastosowanych metodach obserwacji. Mniej niż 0,5% pulsarów mogłoby mieć skaliste planety o masie 4 mas Ziemi. Ze wszystkich badanych pulsarów tylko w 15 przypadkach zauważono odstępstwa od normalnych częstotliwości, lecz większość z nich da się wytłumaczyć z zaburzeniami pola magnetycznego pulsara. Oznacza to, że planety wokół pulsarów są rzadkością, a pierwsze planety pozasłoneczne, jakie odkryliśmy wokół takiego obiektu, były szczęśliwym przypadkiem. Gwiazdy neutronowe, takie jak pulsary, są również znane z tego, że mogą produkować promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie te powstaje, gdy gwiazda taka ściąga na siebie materię, tworząc tym samym dysk akrecyjny. Materia poruszająca się w tym dysku rozpędzana jest do tak dużych prędkości, że zaczyna emitować promieniowanie rentgenowskie. Do obserwacji promieniowania rentgenowskiego służy astronomom teleskop New Star. Jego nietypowa konstrukcja sprawia, że podczas obserwacji dostaje się do detektora trochę światła bocznego. Teleskop składa się z dwóch części. Jednej skupiającej promieniowanie rentgenowskie, drugiej z detektorem połączonych 10-metrowym rozkładanym stelażem. Wypadające do detektora światło boczne promieniowania rentgenowskiego widoczne jest na zdjęciach jako słabe kręgi światła przy krawędziach obrazu.
W większości przypadków takie boczne światło jest problemem dla astronomów, lecz w przypadku teleskopu NuSTAR postanowiono je wykorzystać. Analizując to światło, astronomowie byli w stanie przypisać je do 80 obiektów znajdujących się obok obserwowanego pola, które mogły być odpowiedzialne za te dodatkowe światło. Choć samo boczne światło nie zastąpi bezpośrednich obserwacji, może ono wskazać astronomom obiekty, które nagle zaczęły gwałtownie zmieniać swoją jasność. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zachęcamy Was również do udostępnienia tego materiału oraz podzielenia się nim ze znajomymi. Na razie i do usłyszenia za tydzień.